Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 33 odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. I tak jak widzicie, w końcu zmieniłem pancerz na pancerz mahakamski, od tego maga i buty kedwańskie, o ile się nie mylę, zaraz sprawdzę kedwańskie buty. Buty mamy, już wam mówię, no, ruszaj się. No, patrz, jakie gówno. Nilfgaardzkie, przepraszam. To są z Mahakamu zbroja i nilfgaardzkie oficerki. Akurat podeszłem tutaj, bo pisałeś w komentarzu, żebym poszedł do takiego domu, chatki. Po lewej stronie. Akurat dobrze się złożyło. Jesteśmy w chacie na klifie. I co tu takiego się znajduje, zaraz zobaczymy wszystko. Jest to taka piwniczka. Aha. Coś tu jest, coś tu jest. Chwileczkę. Aha, to są jaskółcze ziółka. Ale my szukamy tego, no. Użyj art. Coś tu tajemniczego jest, dokładnie. Teraz trzeba zejść. Proszę bardzo. Nasz Geralt na wyczucie zrobił to. Co tu się znajduje w tym miejscu? Proszę, mamy tu jakieś świece. Teraz trzeba je byłoby jakoś zapalić w odpowiedniej kolejności. Chwileczkę, trzeba spojrzeć. Za bardzo jakoś to nie widzę. Kurczę, ciężko jakoś mi będzie widzieć. Ale zapalimy to na jakieś różne sposoby. Zrobimy to najpierw tak. Okej. Teraz tak. I tak. Okej, okay. Coś w ogóle wypaliło? O kurde, nie wyszło. Aj no. Nie wyszło, niestety. Czyli ta kolejność była zła. Trzeba spojrzeć na to. Ale czym się różnią te znaki? Może inaczej zrobimy to tak. Okej. Teraz tak. Teraz tak. O, udało się. Tak na logikę już to wziąłem. Bo chciałem wam pokazać mniej więcej, jak się popełni błąd, to akurat będzie strażnik. A tu mamy teraz. Voila, takie rzeczy. Notatki Malgetta. Znać kogoś, kto potrafi otrzymywać magiczne zapiski. Okej. Aha, czyli trzeba teraz kogoś znaleźć. Czyli kogo właśnie? O to chodzi, że teraz nie wiadomo kto. Rachunki do wyrównania. Symbol nienawiści. Ściany mają uszy. Gdzie to w ogóle jest to zadanie? Aha, to już zostało wykonane. No to dobrze. Tylko jeszcze zobaczę weku, co to jest w ogóle te notatki Malgetta. Nanna kanpa zi uduja iaia gad exa nanna zi uduzi gad kanpa nibit. Czyli najpewniej to pisał jakiś elf. Naćpany elf. I to zdrowo. Dobra, schodzimy stąd. Okej, okay, ale kto by mógł to rozszyfrować? Takie dobre pytanie, przynajmniej. A coś w tym domu na pewno jeszcze nie ma? Bo wiecie, nie lubię po sobie czegoś zostawiać. Ale myślę, że nic, co mogłoby zwrócić szczególnie uwagę. O nie, 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 ja nie będę walczył z utopcami, nie, nie, nie,
Nie chcę na siebie już naprawdę dość dużej uwagi zwracać. Poza tym, że już po prostu mam dość walki. Okej, trzeba będzie teraz porozmawiać z Filipem Eilhart. Czyli zmykamy już na drugą stronę do Vergen, czyli przez mgłę znowu trzeba będzie przejść. W końcu zmieniliśmy wygląd, więcej pancerza trochę jest, to najważniejsze, bo przynajmniej nasz Geralt już jest po uszy opancerzony, a to jest dobra wiadomość. Tak wygląda mniej więcej teraz moja fryzura i ten nos, nie zdejmuję go, to jest epicki artefakt. Właściwie to jest bardziej jakby takie, nie wiem, trofeum, takie nosowate. Okej, zmykamy stąd, porozmawiać z Filipem Eilhart. Tak jak powiedziałem, wczytałem sobie wcześniej zapis, tam jakiś tam, gdzie miałem walczyć z Van Hangerem, kurde, nie wiem, jakimś tam magiem, żeby sobie przeszukać obóz tego cesarskiego... cesarza Nilfgaardu. No i coś tam sobie znaleźliśmy. Trochę złota jeszcze przeszukałem, tych złoczyńców. Okej. Okay. Jesteś wreszcie. Gdzie Triss? Nilfgaardczycy zabrali ją ze sobą do Loch Muin. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa. Muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Szilard nie zdoła jej odczarować. Ale w Loch Muin będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali Triss dzięki Cynthii. Co? Cynthii? Okłamała cię. Co za suka. Wracamy do Vergen, natychmiast! Okej, okay, dobrze. Mówisz, robimy. Tylko znowu będzie trzeba przechodzić przez tą nudną mgłę. Kurde. Idźcie mi z tym gównem. Co tam? A, ta, dobra. Ptaszku, wylęgnij się. Proszę bardzo, jest ptaszek. Okej. Okay. I teraz mgniemy przed sobą z wiedźmińskim mieczem w ręku. Dobra. Filipa sobie tutaj wszystko radzi doskonale. Chociaż nie teraz. Teraz to trzeba walczyć. Dobra, ale upiory są naszym... Au, 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 au. O, i teraz jesteśmy odporniejsi. Dobra, te upiorki się tepają. Patrz, tepła się zdzira. Tu jest upiór, no. Je. Okej. Zdechło. Te draugi naprawdę spory damage i tak zadają. Jebci, proszę bardzo. Wo, bym poszedł nie tam, gdzie trzeba i bym miał przesranę. No okej. Zaraz pewnie znowu będzie blokada. Założę się. I gnoju. Okej, znowu upiory. Nie, z upiorami masz walczyć. O, te to aż na hita wzięło. Gdzie ta jeszcze jedna? Jebci, dobrze, poszło. Trzeba chyba z tego cięższego kombosa w niej nawalać, bo to nie ma sensu grzebać z tym. Ach, ciachamy ich. Bez problemu. Dobra, mamy przejście na drugą stronę. Czyli sam raz nawet. O, jak mi niebiesko w oczach, a! Cholera. Dobrze, tepamy się do Vergen. A kiedy będzie walka z Vandergriftem? Aż bym chciał powalczyć. Ty lol. Idą upiory. Już jestem. Ta. Oczywiście. Kurde. Się tych upiornych gnojów naroiło. Uciekamy. Ja nie chcę z tym sypem walczyć. Dziękuję bardzo, ale ja nie będę się mazgaił z tym gównem upiornym. Dobra, może byś schował ten miecz i
tak mniej więcej właśnie się prezentuje nasza zbroja z Mahakamu. Całkiem nieźle wygląda, przepraszam. Jakościowo jest epicki. Już tam powzmacniałem je tam różnymi wzmacniaczami do zbroi. No i jest pięknie, trzeba przyznać. Po tej wymianie ze zbroją Keirana. No bo cóż, ta zbroja już. Tamta zbroja nie miała już wartości dla mnie takiej. Jeżeli chodzi o jej właściwości. Po prostu dla mnie to już była słabizna. Okej, trzeba pójść teraz do tej całej Filipy. Więc tak też zrobimy. Jak przystało na Wiedźmina. I z nią przedyskutujemy. A Cynthia to jest suczej zdrajca. Nawet się wzykali. To już było wiadome tym bardziej. No, będzie cutscenka, będzie. A to kurwa. Głupia byłam. Naciesz się tą chwilą, Wiedźminie. Filippa Eilhart oszukana przez tanią dziwkę z Nilfgardu. Znajdę ją. A kiedy ją znajdę, zabawimy się jak nigdy wcześniej. Będzie żałować, że jej matka się nie wyskrobała. Róża pamięci przepadła. Otóż nie. Żmija Cynthia tak się śpieszyła, że zostawiła swoje bibeloty. Wśród nich, a i owszem, róże pamięci Triss Merigold. Czas ucieka, Geralt. Ten kwiat umiera. Więc na co czekamy? Okej, okay, jak to jestem przeciążony? Co żem dostał? Jaki mieczyk srebrny. No. Trzeba przyznać, to będzie miecz. Zakładamy i dajemy jakieś wzmocnienie. To oczywiście mogę wywalić. Wzmocnienie jakieś do tego miecza. Aż dwa wzmocnienia mogę dać. Żywotność, runa ognia. A dajmy podpalenie. Runa księżyca, czy... O. Dajmy premię do obrażeń znaków i jebut, proszę bardzo. I znowu kolejny level. O, trzeba dodać, o, aż dwa talenty, dobrze, to coś nasramy tutaj. Tą alchemią. Okej, dobrze, poszło. Okej, 26 level. Zarąbiście. Dobra. Chciałeś o czymś porozmawiać? Chciałem oddać lekarstwa. Twoja kolej, czarodziejko. Mam już wszystkie składniki, których potrzebujesz do uzdrowienia Saski. Zatem do dzieła. Okej. Skojatel, odsuńcie się. Aha. O, to jest Saskia nasza. Pi, wstawaj. Masz tu lekarstwo. Fuu, jak może kripić krew Henselta? Nie, okropieństwo. Zaraz jej przejdzie. O, fuj! Kurde, wbij! Ty, ona przeżyje i tak. Żyje? Żyje? Nie mów, że zmarła. Dobra. Ona teraz tu robi swoje. Ja się na tym i tak nie będę znał. Żeby jej łeb nie eksplodował. Przeżyje? Fuu. No jeszcze ją musi miziać. Moja ulubiona gałąź magii. Lesbomancja. Zamknij się, krasnalu. Ha! Już wstała, zajebiście. Saskia smokobójczyni żyje. Jak się nazywasz? Sasente. Co kurwa? Jak cię wołają? Aha. Saskia. Pamiętasz, aha, co się stało? Trucizna. Otruli mnie. Aha. Ile czasu minęło? Co z bitwą, żołnierze Henselt? Spokojnie. Wciąż możesz wygrać swoją bitwę. Aha. Pójdę ogłosić, że wróciłaś do żywych. Zajebiście. To tobie zawdzięczam życie? I Filipie. Dziękuję, Geralt. Odwdzięcza się, masz moje słowo.
Udało wam się zdjąć klątwę? Nie, ale jesteśmy niemal gotowi. Jednym z przekaźników mocy jest miecz Vandergrifta. Trzeba było go wziąć. Dla mnie to tylko kawałek żelaza. Okej. Skojatel nie dopuszczali do ciebie nikogo poza Filippą. A jej nie pozwoliliby zabrać twojego sławnego miecza. Wkrótce spróbuję zdjąć klątwę. Dlaczego mi pomagasz? Chciałbym powiedzieć, że robię to dla ciebie. Lub dla idei, ale prawda jest inna. Prozaiczna. Pewien elf przepowiedział mi przyszłość. W czasie tej bitwy odzyskam pamięć. Nie wiedziałam, że wierzysz w przepowiednie. Bo nie wierzę. Ale nie mam wyjścia. Muszę spróbować. Poza tym, jeśli moja amnezja jest skutkiem czarów, to przepowiednia ma sens. Gdy zdejmę klątwę, po pobojowisku przetoczy się fala uderzeniowa. Czysta, niekontrolowana moc, szukająca ujścia. Następnie powstanie silne pole antymagii. Nikt nie potrafi dokładnie przewidzieć konsekwencji. Ale coś się musi zdarzyć. Poza tym nie mam wyboru. Powodzenia, Wiedźminie. Będziemy czekać. Dzięki. Okej. Czyli Saskia wróciła. Powodzenia, Wiedźminie. Będziemy czekać. No to już powiedziałaś 5 sekund temu. Okej. No i zajebiście, trzeba przyznać. Trzeba teraz porozmawiać z Filippą. Okej. Chciałeś o czymś porozmawiać? Jestem gotów zdjąć klątwę. Mam wszystkie artefakty. Do dzieła, Wiedźminie. Będę potrzebował twojej pomocy. Muszę jakoś znaleźć właściwy duch. Aha. Same cię odnajdą. Przyciągnie je aura artefaktów. Pozwól im myśleć, mówić i działać. Wtedy będziesz wiedział, co robić. A, Geralt, tam jest jeszcze coś. Skanowałam pole bitwy i natknęłam się na ducha domokrążcy. Jest inny niż pozostałe. Zmienił się. Draug. Spodziewałem się. Powodzenia, Wiedźminie. Aha, dobrze. Sprawdzę teraz nasze misje. Nieszczęsne. Okej, czyli teraz trzeba będzie wziąć udział w bitwie duchów we mgle. Ach, się zajebiście zapowiada. Naprawdę coraz zajebiście się zapowiada to wszystko. Nie no i znowu trzeba będzie tą tłoczną mgłę nudną zwiedzić, ale teraz będzie najlepsze, bo będziemy mogli wziąć udział z Vandergriftem. Dobrze, zmykamy znowu na naszą mgłę. Nie no, teraz czuję, że szybciej skończę ten akt drugi. Przynajmniej tak mnie się wydaje. I przejdziemy do ostatniego, gdzie tam trzeba już naprawdę będzie działać. Ale to się wszystko nam odwdzięczy, odpłaci czymś naprawdę porządnym. Coś, co zdobędziemy w Loku Młyn. Zobaczycie sami, ja też zobaczę. Aha, oni dalej się użerają z tym gównem, no proszę bardzo. Widać, że trzeba będzie to ubić. Kurde, myślałem, że oni to już wykończyli. Oni się z tym męczą jeszcze. Męczą. O, tam jeszcze. Kurde, upiora nie... Au! Upiora nie potraficie pokonać. Co za wstyd, bym powiedział bardziej. Chwileczkę, save'a zrobimy. Save'y. Okej. Dobrze. Żeby potem nie było, że mi gry wywali czy coś. Potem będzie dopiero problem. Dobra, przechodzimy na drugą stronę mgły. I znowu się będzie zaczynać jazda. Z pomocą oczywiście Filippi Eyehart. Głosz ty w życiu. Ty! Czemu jesteśmy duchami edynskich? Ładna ta jesień. Aha. Owoce pewnie obrodziły. Nie nam przyjdzie je zrywać. Wam przyjdzie zrywać wraże łby. I to zaraz. Wyrżnąć te gedweńskie kundle. Spokojnie. Jeszcze nie pora. Czasami zapominam, o co się bije. Swędzi się po dupie jeszcze. Muszą toczyć wojnę. To niechby się Demavent z Henseltem na ubitej ziemi spotkali i załatwili, co trzeba. Mój szwagier pochodzi z Kremla. Porządny chłop. Ja byłem tam kiedyś na targ. Towar sprzedali mi dobry. Taniej niż u nas. Zamknąć się do kurwy nie chcę. Każdy Gedwańczyk to bitwę. Wiecie, co zrobią z naszymi kobietami, jak przegramy bitwę. Zapomnieliście, że przyszli tu rabować, palić i kraść naszą ziemię? Mamy ją oddać? Skurwysyńskie nasienie! Nie! Czekać na sygnał! Nie ma co zwlekać!
Milczeć! Ja. Łucznicy! Odpalać strzały! Cel pierwszy wał! Ale bitwa! Dobra, szybciej, mam dość tych klasenek. Na nich! Zdobyć wraży sztandar! A, to mają ten sztandar. Teraz my bierzemy udział w tej bitwie. Teraz to ciekawie powiem wam szczerze jednak. Bo bierzemy udział jako duch. To weź się ten med. Wo. Aha, on nawet uników nie może robić, jakie gówno. Bo zaraz mnie to zmasakrujecie. Aha, czyli wigor jego to są te blokowania, dobra. Chodźcie. Je, poszło. Au. Dobra, dajcie mi wykończyć tego Dekla. I tak mam spory damage. Ja ci kurde nie daruję. A jaki damage. No! No ale... Muszę zrobić tam ripostę. A dostał! I co teraz? Aha, wychodzi... Wyszedł z mojego ciała, co za gówno. Świetnie. A i teraz kolejny wchodzi, zajebiście. I znowu cutscenek 100. Trzeba zawiadomić dowódcę! Wpadliśmy w zasadzkę! Bez posiłków nie damy rady! Ja mam go zawiadomić! Nie! Księżniczka Desyfilis! Ruszaj, Durby, na co czekasz? Nie dam rady tam dotrzeć! To moja pierwsza bitwa! Pierwszy raz zabiłem człowieka! Mam krew na rękach! Idź, kurwo! Co, mnie to nie obchodzi. Masz walczyć. Albo po dupy zostaniesz. To nie ma znaczenia, czy człowiek, czy nie. Jak go trafi ostatnia strzała. Oho, szkoda. Okej. Okay. Albo nie, nie wychodź jeszcze, nie wychodź. Łoż ty, o kurde. Teraz to się rozpadnie. Okej, okay, można iść, albo nie można. Okej, okay, teraz idziemy, teraz idziemy. O oh, fuck. Udało nam się. Odczekamy trochę. Teraz następny, teraz następny. Żebyśmy tylko tym nie dostali. Ło. Okej, okay, idzie jakoś to. Dobra, idź, szybko zanim dostaniesz. Tak jak This is Sparta. W 300, przepraszam, chciałem powiedzieć. Dobra, sadzą tymi strzałami. Okej, okay, idź dalej, o, wpytam. Dobra, idź. Zanim dostaniesz... O kurde. No, strzelaj. Skończyły się strzały. Aha, dobra. Czyli to oni... No debile, strzelaliście we mnie, wy kurde... Półgłówki. Z piekła rodem. Przysyła mnie dowódca Burenholmwi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. O, głos Geralta, jak miło. Podobno twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Tak jest. Musieli wykopać rowy w nocy. Za dnia pole było czyste,
Pani Glevisik prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać. A ty, Glevisik, z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Skończyłem z tobą rozmawiać, szlarku. Czas wygrać bitwę! Panowie, do chorągwi! Ale groźny ten Vandergrift. Ale się go... O, i to jest ten miecz. Kawał żelastwa. Idziemy w bój! Ale kozaki! A, idą takie na... Purmurzone. Właśnie. To nie znaczy, że ja skończyłem z tobą. Dobrze mówisz, Glevisik. Okej, i teraz... Patrz, ucieka mi. Nie ma. Ciekawe, co ona teraz kombinuje. Ona po niemiecku mówiła? Tak trochę brzmiało to. Ale on teraz kombinuje jakąś barierę czy coś. Nie podglądaj. Nie, skup się. Skup się. O, siema. Jak możemy ci pomóc, Sabrina? Aha. Moja pozycja na dworze jest zagrożona. Ponadto, jeżeli Vandergrift wygra bitwę, nic nie powstrzyma Henselta przed zagarnięciem górnego Eir. Równowaga sił na północy zostanie zachwiana. Co zamierzasz? Sprowadzę ogień Melgara na północ. O kurde, spadki FP. Zabiję Vandergrifta i osłabię obie strony. Użycie broni niekonwencjonalnej może zostać surowo ukarane. Zdaję sobie z tego sprawę. Hegemonia Henselta jest sprzeczna z planem Noże. Dobrze, pomoże. Ale pamiętaj, w przypadku niepowodzenia będziesz stana tylko na siebie. Grubo. Jestem gotowa. Ja nie przemyślałeś sobie jednak tego? A tu się napieprzają gnoje. Ach, zablokował to. Walka szermierzy. Może już bym... Dobra, wygrał ciężko zbrojny. I co? Tylko na tyle was stać? Zdychacie szybko jak karaluchy pod butem. Znajdzie się na tym polu Getweńczyk, który rozrusza Seldgir. O, Seldgir. O, i teraz z nim będziemy grać, zajebiście. Nieźle, nieźle. Pokonaj generała wojsk Kedwen. Okej, dobra. No wyjmij ten miecz. Dobra. O kurde. Przywalić tą potrafi. Dobra, wal tyle ile się da. O tak, tnij. Łoż ty. Dobra, takiś kozak. Miał to skontrować. O tak, dobrze. Tnij tak dalej. Już padasz. Głównie. Pięknie, dobrze. Biegnij dalej, zapieprzaj. Oj, gnoje już dostaną ostry. Ło, żeby mnie tu tylko nie posiekali. Ale widzę, że jakoś gówno mi jest. Ty. Ło, uważaj. Ej, uważaj, bo oni się tu zaraz naprawdę posiekają. To nie chodzi o to, żebyś się bawił badassa. Tym się zajmij gównem. Ej, no oni mnie tu zaraz... Ej, patrz, co oni ze mną robią, no. Patrz. Kurde, gówna. O, dobrze, padłeś. Teraz twoja kolej.
No, proszę, self-kick to nawet... O kurde. Ale gruchnęły meteoryty. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Trzeba pokonać zło. Inaczej będzie marnie. No proszę. Draugi! No, pokonamy te syfy. Chyba to jest ten generał. O, wychodzimy z niego. Co dalej? Co dalej? Książce. Zawsze chciałem go spotkać. Aha. Odejdź do chłopu. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vanderliftem. On cię zabije. Selkirk nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Wiedźmina. Właśnie. Odejdź. Robię to tylko dla moich ludzi. Dzięki. Okej, czyli teraz sam Geralt już staje do walki ze złem. Chodź tu, chorąży. Cholerne potwory. Chwileczkę, może weź, nie wiem, znak Irden. O. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, kozaku. No. Oh yeah. Chodź, cip, 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 cip. O, no, no. Takiś kurde kozaczek. No szarżuj. O tak, ostro. Jeb. Kurde, twardy gość. Coś słabo blokuje. A, wbił się. O, ma dość chyba już. I co, poddajemy się? Nie, nie ma. O-o. Większe gówno się pojawia. A to już jest masakra. A, i teraz go zabije. Proszę. Blaszak. Kim jesteś? Stawaj! Dobrze. Takiś kozak. Dobra, nie zrobił nic. O, dobrze, dobrze, teraz wal! Teraz wal, dobrze! Teraz wal. No i super. Było tak pięknie, no, no, on musiał już tak dostać. No i super! Dobra. I wal, 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 dobrze. Dobrze. Jeb mu, doszczędnie. Tak, dobrze. O tak. Jest, udało mi się. W końcu, ty kurwa. Jest, dobrze, no i to było takie trudne. Ja cięż pierdziele. Aha. No właśnie. Aha, i teraz będę magiem, jeśli mam dobrze rozumieć. I mam ich wyprowadzić. Okej. Okay. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Zajebiście, no, nie ma co. Kurde. Okej, okay, trzeba przeprowadzić oddział. I znowu pewnie wykorzystać trzeba to. Okej, okay, dobra. Dobra. Uciekać trzeba. I tutaj, już, do samej mgły. O kurde. Zaraz mi tu poginiecie. Dobra, idziemy. Udało się. To było akurat banalne. No cóż. Geralt, ostrzał! Nasi ludzie giną! Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku na jaśniejsze panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz
Patrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa. Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie, uderz teraz, górne Edirn będzie twoje. Splamiłaś mój honor, wiedźmo. Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy. Masz przejebane, kobieto. Była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć. Masz przejebane. Powodzenia. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze. I upomnę się o swoje. Masz pecha, frajerko. No i tak się skończyło jej nędzny żywot. Po tym, co ona nabroiła. No została powieszona. I lipa. O coś 25 lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem Oszluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły Żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. Aha, ale to z Gulety. Miło mi wiedzieć, że jest z Gulety. Ło! O kurde. I to był sen? I co do cholery? Jaki cudem się tu pojawił? O, szczę w życiu. Obudziłeś się nareszcie. Z tym nosem, kurwa, nie. Umarłem, czy mam halucynację? Za światach byś mnie nie spotkał. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. W takim razie dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. Dokonałeś rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradziłby sobie z tak potężną klątwą. To dzięki. Nie mogę się doczekać, gdy ludzie po wsiach zaczną opowiadać o moich bohaterskich wyczynach. Wybiłem się, nie? A teraz powiedz mi, co się wydarzyło. Dobra. Widziałem, jak Henselt skazał na śmierć Sabrinę. Zabiłem Drauga. Musiałeś go zabić, skoro klątwa ustąpiła. Widziałem Vandergrifta. Widziałem deszcz płonących kul i śmierć dookoła. Wszędzie. Henselt to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Sabriną. Nienawidził jej. Dlatego sprzyjasz Edirn? Z zemsty? Tu nie chodzi o zemstę, tylko o lepszy świat. Świat bez Henseltów. O mrzonka. Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie przypomniałeś? Dobrze. Leto. Morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Yennefer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o Dzikim Gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami Gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Ale się dowiem. Zdjąłeś klątwę, ale nie ma czasu na odpoczynek. Armia Henselta uderzy lada moment. No tak. Może zdejmując klątwę pomogłem Henseltowi i naraziłem Edirn, ale nie było wyjścia. Czasem trzeba amputować nogę, żeby uratować organizm. Czas rozstrzygnąć tę wojnę. Najwyższy czas. Zoltan i Jarpen rozstawiają wojska. Czekają na ciebie. Słusznie. Dobra, ale to porozmawiamy z nim w następnym odcinku. Co się stało? Ha? A, broni mi pozdejmowali. Co za szuje. Co ja tam jeszcze... O, zbroja Seldkirka. O, ale to jest słabsze, ale ma tutaj niezłe rzeczy. Nie. Sprzedamy to. Chociaż to nie ma ceny, niestety. A jak wygląda ta zbroja? Nie no, nie ma co. Wygląda to epicko, ale niestety będziemy nosili zbroję z Mahakamu. Bo lepsza, no widać to. No, co zdejmujesz buty?
Zmieniaj pancerze. O, magiczna osnowa. Premia do obrażeń od znaków. To żeśmy jeszcze dostali. Ale no coś muszę wywalić, no. Skoro to ma 22 zbroi, a to ma jakieś ledwie 14, to wywalić to chyba mogę, nie? A, to jest przedmiot fabularny. To wywalam pancerz Keirana. Co z magiczną osnową? Zostawię sobie to na kiedy indziej. Dobra, myślę, że to już wszystko. Myślę, że już nic nie dostałem takiego. O, trofeum z Drauga. Bierzemy, w końcu pozbywamy się tego nosa. No i teraz wyglądamy jak normalny wiedźmin, a na jakieś kurde gówno nasrane na nosie. Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 33 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Jak coś, to wycinam te zgony ponownie, żeby odcinek był krótszy. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo! I w następnym odcinku bitwa z Henseltem, która zostanie na pewno wygrana. Na razie!